Cześć, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj filmik z kolejnego holu zakupowego. Ale dzisiaj jest wyjątkowy hol zakupowy i wyjątkowy filmik z tej serii, że tak powiem. Ponieważ właśnie dzisiaj przyjechała do mnie rzecz, a można powiedzieć w sumie, że ubranie bardziej, na które chciałem od 3 lat, kurde, i o którym właśnie marzyłem od 3 lat. No i w końcu nastał ten dzień, że kupiłem to i zamówienie dotarło, ale nie tylko jedna rzecz jest, ponieważ są dzisiaj dwie rzeczy tylko, ale myślę, że raczej odcinek wyjdzie trochę dłuższy i co? Jeżeli nie wyjdzie dłuższy, no to będziecie mieli po prostu krótszy odcinek do oglądania i po prostu mniej minut jakby wam zajmie oglądanie mojego filmu z holu zakupowego. I na początku chciałbym zaznaczyć, że jeżeli jeszcze nie obserwujesz mnie na Instagramie, to możesz w tej chwili to zrobić. Tutaj wyświetla się nazwa mojego Instagrama. Od czasu do czasu pojawiają się tam na relacje jakieś, nie wiem, kurde, na przykład pytania do was, do widzów moich. Co byście na przykład chcieli, żebym nagrał i tak dalej. Albo na przykład jak kiedyś nagrywałem Q&A, to też były właśnie takie coś, żebyście mi zadawali pytania i od czasu do czasu oczywiście pojawiają się nowe foty, także zapraszam bardzo serdecznie i zapraszam oczywiście też do zostawienia łapki w górę pod tym filmem. A co, ja bez zbędnego przedłużania lecę już z pokazywaniem wam rzeczy. Pierwszą rzeczą, którą mamy, jest golf. Drugi golf, kurde. Pierwszy mam czarny, który zresztą chyba widzieliście ostatnio nawet na vlogu, aczkolwiek nie pamiętam. No zresztą, no powiem tak, moja krzesna ma córkę, która będzie miała w listopadzie roczek. No i wiadomo, jak to z okazji takiego roczku, impreza, nie? No to mówię, no to kurde, nie będę popierdzielał w czarnym golfie, w którym już mnie każdy z mojej rodziny widział, nie? No to mówię, a to sobie kupię golf, nie? Tylko, że w innym po prostu kolorze. No i sobie kupiłem, moi drodzy. Już wam pokazuję. Kolor taki brązowy. Bardzo mi się on spodobał, jeżeli chodzi o to. To bardzo mi się on spodobał naprawdę, bo jeżeli chodzi o kolor, ale jeżeli chodzi o materiał, też jest bardzo spoko, ponieważ materiał jest taki sam jak w czarnym golfie moim poprzednim. I no po prostu bardzo mi się on spodobał i stwierdziłem, że na ten roczek mówię, kupię sobie ten golf i do tego ta kurteczka jeansowa niebieska i mówię, będzie spoko wszystko, nie? No także tak on wygląda, no golf jak golf, nie? Po prostu tu ma takie, że wiecie, że na szyję sobie to zakładacie i w ogóle. On kosztował 70 zł i kurde wam powiem, że no jeżeli chodzi o materiał, to jak tak sobie podotykam go, jest mega naprawdę spoko, jest taki śliski materiał co prawda i w moim golfie tamten jest trochę bardziej jakby bawełniany, a ten jest taki śliski, więc no trochę jest inny ten materiał, aczkolwiek jest bardzo podobny do poprzedniego golfu, więc no kurde, moja opinia jest taka, że jest bardzo naprawdę spoko. Więc jeżeli ktoś by chciał ten golf sobie zakupić, oczywiście były też inne kolory, bo były białe, czarne, jakiś chyba granatowy też był, czy nie wiem jaki tam jeszcze, to oczywiście macie link w opisie. I co? Ja sobie tutaj go rzucam. I teraz pewnie ta chwila, na którą każdy czeka od początku filmu, tak jak mówiłem, ubranie, na które ja też jakby pracowałem. I kurde, że tak powiem, marzyłem o nim po prostu od już 3 lat, aż się jaram, naprawdę mega. Także co, już wam to pokazuję za chwilę. Słuchajcie, musiałem się oddalić, bo taka paka, naprawdę. Zalando, nie wiem czy widać, Zalando napisane jest, w każdym razie. Opakowujemy. Mam nadzieję, że rozmiar będzie dobry, bo wziąłem L-kę, aczkolwiek no ja noszę L-ki, więc o kurde. Naprawdę mega się jaram. Co prawda
miałem wziąć kolor czarny, ale ludzie, The North Face, kurtka zimowa The North Face'a. Ja wiem, że kurtki The North Face'a są bardzo, ale to bardzo drogie, ale ja naprawdę o niej marzyłem od już 3 lat i w końcu się doczekałem, żeby sobie ją kupić. I pewnie będą pytania, ile ona kosztowała i w ogóle. Szczerze, nie chciałbym mówić, ile ona kosztowała, bo naprawdę kosztowała bardzo dużo. To nie jest, wiecie, jakieś połączenie z na przykład Supreme'em czy coś tam. Jest to po prostu normalny The North Face. I szczerze, nie chciałbym mówić ceny, ale wam już powiem. Kosztowała ona 1409 zł. Tak, ja wiem, że jest bardzo drogo, ale z tego co, nie wiem, czy widziałem, czy słyszałem, jakby ten kolor jest najnowszy, bo na stronce Select Shopu też jest taki kolor właśnie i w starym browarze jak byłem, to właśnie też ją widziałem i było napisane, że niby nowość, więc no wow, naprawdę kozak. Moim zdaniem naprawdę się jaram. I co? Ogólnie wam powiem, że jeżeli chodzi o materiał ściski, no jak w każdej kurce, nie? Zarąbisty materiał naprawdę. Zobaczymy, czy będzie dobra, ale mam nadzieję, że tak. No kurde, wszystko mi tu pospadało. No. Nie, no raczej będzie dobra, kurde. Ogólnie kurtki The North Face, jeżeli chodzi o nie, są czasami takie krótkie, ale widzę, że ona tutaj ma też, że tak powiem, ściągacze, więc bardzo dobrze. Bo jeżeli będzie po prostu za krótka i na przykład będzie mi coś tam, wiecie, jakby odsłaniała, na przykład nerki, że tak powiem, czy coś tam, żeby po prostu, wiecie, żeby mi nic nie znalazło i później, żebym się nie przeciębił i tak dalej, to po prostu są ściągacze, sobie ją ściągam i tyle, nie? Także co, ja ją przymierzam i już wam za chwilę pokazuję, jak nie wygląda. No słuchajcie, jeżeli chodzi o tą kurtkę, to jest spoko. Nie wiem, jak tam jest z tyłu, aczkolwiek z tyłu, no nie jest po prostu jakoś mega krótka. One po prostu, powiem wam, one po prostu są jakby tak uszyte, że one jakby na dole są trochę krótkie, a tutaj widzicie, są mega wielkie i szerokie jakby, nie? Ale no naprawdę, no kolor, jeżeli chodzi o wzór i w ogóle, robi robotę, tak samo z tyłu. No naprawdę, no jest kozak, podoba mi się bardzo. Nawet jak ją założyłem, to od razu czuję, że jest ciepła, więc że mi ciepło, więc no nie wiem, mega się jaram, tak, że aż mi brakuje słów. Ale po prostu jest kozacka i co mogę wam więcej powiedzieć? No ja w sumie sam nie wiem, co mam mówić. Oczywiście tak, tu jest zamek rozpinany. Kieszonki oczywiście dwie po prawej i po lewej stronie. To jest kurtka 700, wam pokażę teraz, 700. No tutaj wiadomo, możecie sobie regulować to i tak dalej, nie? Te rękawy. No co, no ogólnie kurtka zarąbista. I ogólnie była taka sytuacja, że chciałem sobie kupić kurtkę The North Face'a, ale czarną. I ona kosztowała trochę mniej od tej. Ale stwierdziłem, że mówię, ta nowa, ten mówię, wzór mi się podoba, bo mówię, taki kurde, jakby nie wiem, jakieś mówię chmury, czy jakaś mgła taka, mówię, jakby coś w kosmosie, tego nie? Mówię, zarąbista, nie? Mówię, biorę tą. I ogólnie na początku chciałem wziąć czarną, całą czarną po prostu, nie? Tylko, że napis tam The North Face'a, ja mówię, kurde, bez sensu, mówię, wezmę sobie tą, nie? I szczerze, naprawdę wam powiem, że jest kozacka i naprawdę się nie miaram. I cieszę się też, że ma te ściągacze właśnie, bo jeżeli na przykład, wiecie, będzie mi za zimno tam, po prostu i będę czuł, że mi wieje na przykład wiatr, to po prostu o, ściągam sobie, właśnie teraz sobie ściągnąłem i kurde, wiecie, nie? I jechane, nie? I normalnie później sobie te ściągacze tam, ściągacze chowacie, no i tyle, nie? No, fajne te, fajne pojemne kieszenie są. Także możecie sobie telefon schować czy coś w te kieszenie, czy tam jakieś, wiecie, kurde, glo. Nie, no żartuję. Nie, ale naprawdę jest mega kurtka, naprawdę się nie umieram, jest mega, ale to mega spoko. No, także naprawdę, jeżeli ktoś by chciał, nie wiem, sprawić sobie taki prezent i
i taką kurtkę kupić, nawet tą czarną, jeżeli by chciał kupić sobie z North Face'a, to naprawdę bardzo polecam, jeżeli chodzi o kurtki z North Face'a, bo słyszałem też opinię od znajomych, że naprawdę są bardzo dobre, że ogólnie są ciepłe, także no naprawdę polecam i myślę, że będzie fitowała do każdego jakby ubioru. A na zimę, tym bardziej, że teraz jest zimno, ciągle codziennie od rana, więc myślę, że się przyda po prostu. I tyle w temacie. Także co, ja Wam dziękuję bardzo za ten odcinek. Zostawiajcie łapki w górę, tak jak mówiłem. Zaglądajcie na mojego Instagrama, albo jeżeli ktoś chce, to możemy zaobserwować. I oczywiście, jeżeli jest ktoś nowy na tym kanale, to może go zasubskrybować, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmikach. Także co, ja się chyba z Wami już żegnam, widzimy się w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że Wam ten film się spodobał i na razie, cześć.